rekord Bielsko-Biała młodzieżowymi mistrzyniami Polski. Podczas ubiegłorocznego spotkania z medalistami młodzieżowych Mistrzostw Polski prezes naszego klubu Janusz Szymura, odnosząc się do gradu medali 3 złotych i srebrnego, mówił o tym, jak trudno będzie coś takiego powtórzyć. Znając jednak ambicje oraz wiarę naszego sternika w skuteczność rekordowych działań i umiejętności wychowanków szkół Mistrzostwa Sportowego Rekord, po cichu marzył, aby w kolejnym sezonie było jeszcze lepiej. Doczekał się. Zapraszamy na krótki przegląd dokonań rekordowej młodzieży w sezonie 2018-2019 pod hasłem 4 wesela i brąz. Jako się rzekło, panie przodem. Więc w pierwszy grudniowy weekend młodzieżowe rozgrywki zainaugurowano w Toruniu, gdzie o medale rywalizowały 18-latki. Gdyby przed sezonem zrobić w klubie sondaż o tym, która z młodzieżowych ekip nie zdoła zdobyć medalu, nasze dziewczęta byłyby chyba faworytkami. Cóż, takie to sportowe życie, raz na szczycie, a raz trochę niżej. Ruszyn, gol! 2-1! Ależ odpowiedź, ależ początek tego finału! Rekord! Ponownie wychodzi na prowadzenie! A w poprzednim sezonie podopiecznym Marcina Trzebuniaka i Andrei Buciola, wyrażając się subtelnie, trochę do medali zabrakło. Czas na rehabilitację? Z przytupem i bez cienia wątpliwości. Jak najbardziej, wszak dwukrotne pokonanie późniejszych srebrnych medalistek z Tarnowa, zarówno w fazie grupowej i powtórnie w finale, przypadek wyklucza. Złoty medal dziewczyn kojarzy mi się z tym, że jeszcze na dobry sezon młodzieżowy, futsalowy się nie rozpoczął, a już mieliśmy złoty medal. Stąd ich złoty medal kojarzy mi się z taką czystą radością, bo u chłopaków to czasem jest taka z jednej strony radość, a z drugiej strony ulga, że unieśli ciężar faworyta, a tu była taka czysta radość. Bielskie osiemnastki wracają z Torunia z atrakcyjną złotą biżuterią, a Aleksandra Kaim z nagrodami przynależnymi najbardziej wartościowej zawodniczce zawodów. Niczym dobre wino, które klasyfikuje się według roczników, w naszym klubie będzie wspominany rocznik 1998. Ostatnie swoje mistrzostwa zawodnicy urodzeni w tym roku rozegrali podczas grudniowego turnieju w Bochni, broniąc mistrzowskiego tytułu. Być może w fazie grupowej swoją postawą delikatnie rozbudzili nadzieję wśród konkurencji. Nie każdy mecz w ich wykonaniu uznalibyśmy bowiem za perfekcyjny, ale już faza pucharowa pokazała, że ta drużyna przerosła turniej. Wiele razy pytano mnie, bo 11 lat prowadziłem drużynę 20-latków, która ekipa była najlepsza. No myślę, że ta postawiła bardzo wysoko poprzeczkę i innym drużynom rekordu, i drużynom z innych klubów. Nie wiem, czy którakolwiek z drużyn w tej królewskiej kategorii, gdzie ten poziom rzeczywiście naprawdę jest z roku na rok coraz wyższy, zdobyła, czy będzie potrafiła zdobyć tytuł w takim stylu. Myślę, że już wiadomo, wiele się w klubie powiedziało o roczniku 9-8, nie zapominałbym o roczniku 9-9. Było też paru młodszych chłopaków w tym zespole. No myślę, że kolorytu dodał też Aleks Wiana, który dołączył do nas i z meczu na mecz się coraz bardziej rozkręcał. Także tutaj byliśmy murowanym faworytem do złota, chłopcy to unieśli, ale unieśli to naprawdę w fantastycznym stylu. 21 bramek zdobytych, żadnej straconej, 2 razy po 8-0 w półfinale i finale. Statuetka króla strzelców dla Damiana Hilbrychta i pierwsze męskie złoto dla rekordu w tym sezonie. Może i nobilitujący jest fakt bycia faworytem, może i czasami deprymujący dla rywali, ale gdy przychodzi bronić tytułu zdobytego przez kolegów przed rokiem, w dodatku we własnej hali, to łatwe to nie jest. Tym razem udźwignąć ten ciężar musieli nasi 14-latkowie, z silnym wsparciem młodszych kolegów. Jeżeli tak mają wyglądać mistrzostwa z udziałem w starszych kategoriach, to nie mamy nic przeciwko temu. Pełne, głośne i finalnie zachwycone postawą zawodników rekordu trybuny doczekały się fantastycznego finału, w którym wzorem 20-latków nadzieje naszego klubu zaaplikowały rywalom aż 8 goli, nie tracąc żadnego. Indywidualne wyróżnienie dla Miłosza Krzępka było wisienką na obsypanym złotem torcie. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski chłopaków do lat 14 były jakby takim punktem kulminacyjnym w minionym sezonie futsalowym, bo były dokładnie po środku i to my występowaliśmy w roli gospodarza i myślę, że turniej mi się kojarzy z tym, że w tych meczach grupowych dało się czuć tą presję
gospodarza, obrońcy mistrzowskiego tytułu i te mecze nie były takie najlepsze w naszym wykonaniu. Natomiast rzeczywiście pokazaliśmy się jako drużyna turniejowa, która z meczu na mecz się rozkręca, a finał był prawdziwą wisienką na torcie, wygrany 8-0 w pięknym, niepozostawiającym złudzeń stylu. No, bardzo się z tego cieszyliśmy, bo ja w pamięci miałem Mistrzostwa Polski U14, które organizowaliśmy przed paru laty i tam no, musieliśmy się obejść tym, że przegraliśmy w meczu ćwierćfinałowym, a tutaj to złoto dało nam wszystkim tutaj na hali wypełnionej po brzegi mnóstwo radości. Jedziemy dalej. Zanim Bartosz Guzdek odebrał z rąk przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej statuetkę MVP turnieju, a na szyjach 16-latków rekordów zawisły złote medale, trzeba było 3 dni solidnej parkietowej pracy, wykonanej z konsekwencją godną faworyta, który od pierwszego meczu pokazał, że nie przyjechał przyglądać się grze rywali. Komplet zwycięstw z reguły mocno przekonujących i finał z udziałem godnych siebie rywali, rekordu i Hurta Połęczyca. Łatwo nie było, ale czwarte wesele równie udane jak poprzednie. 16-latkowie także przystępowali do turnieju znów w roli faworyta, obrońcy mistrzowskiego tytułu i ten ciężar unieśli, komplet zwycięstw. No, najbardziej myślę pamiętne te półfinałowe 10-0, gdzie rzeczywiście przeciwnik został rozgromiony. No i finał z Hurta Połęczyca. Patrząc na te poprzednie finały 20-latków i 14-latków, wydawało się, że będzie znowu spacerek po tym meczu półfinałowym, a tu naprawdę trzeba było się bardzo mocno napracować, ale obroniliśmy tytuł i wielkie brawa dla chłopaków za to, że ten ciężar uniesie. Jest nuta rozczarowania? Jest, szczerze odpowiedział trener naszych 18-latków Andrzej Szłapa po powrocie z Unisławia. Nuta nutą, ale czy faktycznie mamy prawo wybrzydzać? Wszak półfinałowy, minimalnie przegrany mecz z obrońcą tytułu BSF Bochnia uznano powszechnie za przedwczesny finał. Potwierdzeniem tego faktu niech będzie gładko wygrany 5-0 mecz o brązowy medal. A że pozostało uczucie niedosytu, wszystko jeszcze przed drużyną, może za rok ponownie mecz z BSF-em, do 3 razy sztuka. Dużo mówiłem dzisiaj o tej presji ciążącej na poszczególnych drużynach, no to myślę, że ta presja była największa zdecydowanie na drużynie U18, no bo wszystkie wcześniejsze drużyny zdobyły złote medale. 18-latkowie też bardzo chcieli się zrewanżować za przegrany finał z ubiegłorocznych Mistrzostwach Polski, który myśmy organizowali. I myślę, że to jest takie niesamowite. Ja osobiście jako zawodnik młodzieżowy raz w życiu zdobyłem medal i to był medal brązowy i pamiętam tą olbrzymią radość z tego medalu. Tutaj ten brązowy medal przyjęliśmy z takim rozczarowaniem. To pokazuje, jak wielki progres przez te lata zrobiliśmy jako klub. Natomiast myślę, że chłopcy prezentowali się w turnieju generalnie dobrze. Wiedzieliśmy, że BSF Bochnia ma bardzo silny zespół i że z nimi będziemy rywalizować o ten finał. No i myślę, że tak jak to było powiedziane, ci, którzy ten półfinał wygrają, wygrają także całe mistrzostwa. Znów BSF Bochnia okazała się lepsza, ale okazja do rewanżu już za rok. A na koniec coś dla miłośników statystyk obejmujących wyłącznie turnieje finałowe młodzieżowych mistrzostw Polski w futsalu w zakończonym już sezonie. Otóż biało-zielone i rekordziści w sumie rozegrali w 5 turniejach 28 spotkań, z których 25 zakończyło się ich zwycięstwem. Że da się podjąć rękawice z naszymi zespołami, choć nieczęsto, dowodzi 1 remis i 2 porażki. Do wyobraźni przemawia również bilans bramkowy 129-28. Jest się czym chwalić, jest czego gratulować wszystkim złotym medalistom i medalistkom. Bić brawo chłopakom z brązu. To również okazja, by pokłonić się wszystkim szkoleniowcom naszych zespołów oraz licznemu gronu z rzadka widocznych, a odpowiedzialnych za całą sferę medyczną i organizacyjną.